Mieszkańcy Pszczyny, a nawet turyści od dłuższego czasu zwracają uwagę na fakt, że pszczyńska starówka jest okupowana przez osoby nietrzeźwe i zaniedbane, zwane często menelami i żulami, uznawane nierzadko za bezdomne. Kim są w rzeczywistości i czy naprawdę rzutują na wizerunek i bezpieczeństwo naszego miasta? Panie komendancie, kim są osoby nazywane tutaj przez mieszkańców, czy nazywane po prostu w powszechnej opinii menelami, czy pijakami? Co to są za ludzie? Przede wszystkim są ludzie, tak jak pani powiedziała, i są to nasi mieszkańcy, są to osoby bezdomne, a także osoby bezdomne, które odwiedzają nasze miasto. W naszym mieście mamy bardzo dużo imprez, które organizujemy i to, wydaje mi się, też jest przyczynek do tego, że gro tych osób przyjeżdża i też chce uczestniczyć w tych imprezach, chce być aktywna i przez innych mieszkańców jest widoczna. Osoby bezdomne spożywające alkohol są przez nas monitorowane. Mamy rynek monitorowany kamerami monitoringu miejskiego. Jeżeli operator zauważy taką sytuację, wzywa patrol, kieruje go na rynek i celem wyjaśnienia sytuacji. Natomiast tu chciałbym powiedzieć, że żebyście Państwo zgłaszali nam tego typu rzeczy. Samo siedzenie na ławce nie powoduje jakiejś kolizji z prawem, natomiast już leżenie czy spożywanie alkoholu w obrębie rynku, parku, to są sprawy dotyczące wykroczeń i to podlega nawet karaniu, więc prosimy o interwencję, prosimy o zgłaszanie tego typu sytuacji. Widzę na ławkach takich przesiadujących panów najczęściej, ale jakby nigdy mnie to tak osobiście nie dotknęło, więc jakby ciężko mi powiedzieć. Dużo tu ich siedzi, no tam koło kościoła dzisiaj spotka, tam nawet idzie chyba jeden. No i to tak potem, brzydko to wygląda. Dzwoniłyby Panie gdzieś do strażników miejskich na przykład, żeby zgłosić, że taka osoba... Jest problem mocny, widoczny, to pewnie bym zadzwoniła. Jeśli to rzeczywiście tak mocno widać, a jeszcze jak dzieci chodzą na przykład, czy biegają gdzieś, to tak troszkę niefajnie, nie? A tak? Szczerze, tak to pewnie byśmy przeszły. No. Mhm. Analizowałem taki okres kwiecień, maj do chwili obecnej. Nie mieliśmy zgłoszeń, żeby te osoby były agresywne w stosunku do mieszkańców. W jakiś szczególny sposób zaczepiały, próbowały wszcząć jakąś bójkę. Proszę pamiętać o tym, że nasze miasto odwiedza naprawdę duża rzesza turystów z innych miast, zwłaszcza w weekendy. I tu świadom tego wszystkiego muszę powiedzieć, że naprawdę nie mamy takich interwencji związanych właśnie z pobiciami, z jakimiś wulgaryzmami przy tej ilości osób. Natomiast jeżeli jest osoba, która spożywa w miejscu do tego niewskazanym, jeszcze raz poproszę o informowanie o tym, czy Straży Miejskiej dyżurnego, czy dyżurnego policji. Podejmiemy interwencję. Raz zdobyłam się na odwagę i zadzwoniłam w godzinach, to było do południowych, gdzie pili pod moim mieszkaniem na dole tam, ze schodków jak się schodzi i zadzwoniłam na Straż Miejską, czy na policję, już teraz nie pamiętam, ale chyba na policję, że zaraz przyjadą, że oni są w terenie, nie przyjechali, wcale ci się rozeszli i to było, popili i nasikali. No, czyli rozumiem, że nie ma dowodów na to, że takie osoby stwarzają jakieś zagrożenie czy niebezpieczeństwo bezpośrednio dla nich. Nie słyszałem tego z ust mieszkańców, którzy zgłosiliby się do nas, że taka sytuacja miała miejsce, że ktoś został pobity, okradziony. Nie wiem nic na ten temat. Jeżeli ten ktoś nie jest jakiś agresywny czy natarczywy, no to trzeba po prostu grzecznie przejść obojętnie. Najlepiej obojętność, po co się narażać, tak? Wiadomo, że to jest problem, i dla tych ludzi oni się pewnie już nie zmienią, bo to jest problem alkoholowy i co? No jedynie nie wiem. A jeżeli na przykład... Siedzieć, bo jak wyrzuci pani go z ławki, powie, niech się pan idzie gdzieś, nie? Czy wieje albo coś, no co zrobi? Że tak powiem, ja już traktuję to jako normalne, bo... A że to przeszkadza? Na pewno przeszkadza ludziom, ale z drugiej strony, gdzie mają iść? Też sobie, tak jak tutaj był przed chwilą jakiś pan z wózeczkiem.
Mi osobiście to nie przeszkadza. No. Każdy ma prawo sobie siąść, a że się w życiu ułożyło, jak się ułożyło, no to... A jeżeli chodzi o rzutowanie na wizerunek miasta, bo takie uwagi również się pojawiają, że po prostu źle wygląda. Ja rozumiem, tylko już kiedyś twierdziłem i dalej twierdzę, że nasze miasto jest bardzo bezpieczne. Przy tej ilości odwiedzających nasze miasto, to czasami bywa nawet uciążliwe dla samych mieszkańców. Nawet sam fakt tych imprez, naprawdę nie spotykamy się z takimi sytuacjami. Natomiast to tylko zależy od Państwa, jak będziemy się czuli, czy bezpiecznie, czy mniej bezpiecznie. Jeżeli Państwo się czujecie mniej bezpiecznie, proszę dzwonić na policję bądź na Straż Miejską. No ale mnie nie przeszkadzają, dopóki, że tak powiem, po naszemu nie pochają, no to mi to nie przeszkadza, nie? Tylko, że no nie wiem, jak tu inni mają zdanie na ten temat, no ci, co na rynku mieszkają. No, siedzi tam na ławce. Sporo osób właśnie tego typu panów. I powiem szczerze, że nawet miałam taki problem przejść koło nich, bo tak spojrzenia nie, no i nie jest to takie jakby bezpieczne, szczególnie tam na przykład w tym parku. Mhm. Jak się zachowują? No, na ogół spokojnie. Na ogół spokojni, tak? Spokojnie. Czyli wtapiają się w innych? Mają sobie i tyle. Odpoczywają sobie, tak? A po czym? No, to już byście zapytać. Jest pani ze przyczyny? Zna pani przyczynę dobrze? To chyba pani wie dobrze, co się tu dzieje. No to jest problem, bo tak jak Państwo widzicie, mamy ogródki przy restauracjach wystawiane w okresie od marca do września i dużą liczbę gości, więc tego typu sytuacje zdarzają się. Natomiast zawsze tam też informowaliśmy, czy ja, czy policjant, o tym, jak reagować na tego typu sytuacje. Tego typu sytuacje, kiedy, tak. Kiedy osoby pijące gdzieś się kręcą zbyt blisko gości. Zaczepiają gości, chcą na określone, nie wiem, sytuacje związane z jedzeniem czy napojem, więc wtedy też prosimy czy obsługę, czy kierownictwo restauracji o telefon. No i żebrają, nie? No. A o co żebrają? O pieniądze. Mhm. O pieniądze. No. I tak zawsze 2 złote się udawało, złotówka. W końcu mu mówię, do pracy. On za 600 zł nie będzie robił. No i od tego czasu wolę ciepnąć do jakiejś skarbonki. Pojawił się ostatnio taki pomysł, żeby wprowadzić częściową prohibicję tutaj w obrębie centrum Pszczyny, czyli aby zakazać tam w okolicznościach określonych sprzedaży alkoholu w sklepach. Myśli pan, że to mogłoby mieć jakikolwiek wpływ na stan rzeczy? Myślę, że żadnego. Osoby, o których mówimy, przemieszczają się w naszym mieście. Są zarówno i w parku, jeżeli zwracana jest im uwaga, są pouczani na płycie rynku, kierują swe kroki do parku. W parku jest podobnie, kierują je w kierunku Kauflandu, przejścia podziemnego na osiedlu Daszyńskiego. Także te rejony są monitorowane stale przez nas. Natomiast nie uważam, żeby to miało coś zmienić. Natomiast jeszcze raz powiem, tych osób nie jest setka, dwie setki. To jest kilkanaście osób, które są nam znane, z którym pomagamy z OPS-em. Ich sytuacja zawodowa, życiowa zmusiła ich do takiego trybu życia i po prostu wymagają naszej opieki, pomocy i tym się zajmują. Oni mówią, że chcą jeść, a potem idą tutaj do sklepu, do Lewiatana i kupują sobie budkę, nie? No. To znaczy piwo przede wszystkim, bo nikt im nie da na budkę, nie? Pieniędzy. A macie panowie jakiś pomysł na to, jak rozwiązać ten problem, jak pomóc tym osobom w jakiś taki racjonalny sposób? Jak już policja nie ma, i Straż Miejska nie ma, i urząd nie ma, to my mamy mieć. Znaczy w przypadku zgłoszenia, kiedy Państwo jedziecie na interwencję do takiej osoby, ona po prostu jest wypraszana gdzie indziej, na przykład z tej ławki, na której leży, tak? Jest jakiś mandat nakładany na nią? Jest pouczana, jeżeli nie spożywa alkoholu, no też trudno mieć do kogoś pretensje. Są też, powiedzmy, osoby, które mogą zasłabnąć. To trzeba oceniać na miejscu. Nam się może z boku wydawać, nam mieszkańcom, że ktoś jest pijany, a warto by podejść do takiej osoby, zapytać, czy czasem nie straciła przytomności, obudzić ją, nas zawiadomić pogotowie, co też czynimy. Podejść do tych spraw zupełnie inaczej. A co robić, jak widzimy właśnie taką osobę, nie wiem, leżącą na ławce, przysypiającą na ławce, czy zachowującą się w jakiś sposób taki nietypowy, czy rażący? Przejść obojętnie, czy jednak interweniować w jakiś sposób? Ostatnio koło Starego Młyna
taki gościu leżał na ławce, fajnie ubrany, czysty. Ludzie przechodzili, ja się zainteresował nim, no ale odpowiedział mi, że nic mu nie ma, no ale nie wiem, może mu cukier wyskoczył albo coś takiego, nie? No, a ludzie mijają takich ludzi, lepiej wolą głowę obrócić, no, w większości przynajmniej. Pani dyrektor, rozmawiamy dzisiaj o osobach przebywających w obrębie rynku Starówki, czy w ogóle Centrum Pszczyny, a nie wyglądających zbyt reprezentacyjnie, które podobno, jak twierdzą niektórzy, rzutują na wizerunek Pszczyny. Nazywane są te osoby brzydko menelami, żulami, patologią w jakiś sposób, tak? Kim są te osoby i czy to są osoby bezdomne, bo czasem taki znak równości pojawia się między nimi a bezdomnością? Znaczy, ciężko jest mi określić, kim są te osoby, dlatego że my jako ośrodek nie zajmujemy się tutaj bezpieczeństwem w mieście, ale nie postawiłabym znaku równości między tymi osobami, a osobami bezdomnymi. Nie stwierdzałabym od razu, że są to osoby bezdomne. Myślę, że są to mieszkańcy, którzy zamieszkują Starówkę i teren Śródmieścia. A czy ośrodek w jakiś sposób pomaga im, oni mogą przyjść do ośrodka, czy w ogóle nie są zainteresowani jakąkolwiek formą pomocy? Tak, mogą oczywiście przyjść do ośrodka. Ośrodek wszystkim potrzebującym udziela takiej pomocy, więc jeżeli będzie pomoc, w zależności od tego, jaka miałaby to być pomoc, będzie udzielona. A jaka jest możliwa pomoc takim osobom, czy powiedzmy osobom bezdomnym, tak? Osoby bezdomne mogą zostać umieszczone w schronisku, gdzie będą mogły zamieszkać na okres trwania decyzji administracyjnej. Mogą również uzyskać pomoc na zakup żywności, niezbędnego ubrania, na tej zasadzie. Kim w zasadzie jest bezdomny? Co to znaczy? Co to znaczy bezdomność? Osobę bezdomną charakteryzuje ustawa o pomocy społecznej i taka osoba to osoba, która nie zamieszkuje w lokalu mieszkalnym i nie jest zameldowana nigdzie na pobyt stały, ale również osoba, która nie zamieszkuje w lokalu mieszkalnym, jest zameldowana na pobyt stały, ale nie może w tym miejscu przebywać. I tutaj też jest ważna właściwość miejscowa, czyli kwestia, z jakiej gminy dana osoba pochodzi, czy też z nastawieniem na to, gdzie ma ostatnie stałe miejsce zameldowania. I jeżeli to stałe ostatnie miejsce zameldowania jest na terenie Pszczyny, to wtedy taką osobę my obejmujemy pomocą. A czy bezdomność w jakiś szczególny sposób wiąże się z problemami alkoholowymi? No oczywiście, że tak. W większości osobami bezdomnymi stają się osoby, które właśnie z powodów nadużywania alkoholu znalazły się niejednokrotnie na ulicy, ale również przyczyną bezdomności są problemy rodzinne, przemoc w rodzinie, czy też jakby taka najważniejsza chyba kwestia, nieregulowanie opłat mieszkaniowych. Nie można postawić znaku równości pomiędzy tymi ludźmi tutaj, którzy przebywają na ławkach, nierzadko również pod wpływem alkoholu, a osobami bezdomnymi. Myślę, że nie można postawić znaku równości. Tak jak już powiedziałam na wstępie, w większości chyba są to mieszkańcy gminy Pszczyna. Wcześniej, jak rozmawiałyśmy, wspominała Pani o tym, że często osoby potrzebujące takiej pomocy z naszej perspektywy, czy z perspektywy ośrodka, nie są zainteresowane takową pomocą. Tutaj możemy się odnieść właśnie do osób bezdomnych. Jeżeli osoba bezdomna ma zaoferowane schronisko, tak, umieszczenie w schronisku, nie jest zainteresowana, to też jakby ośrodek nie ma takiej możliwości, żeby zmusić do przebywania w takim miejscu, tak? Jeżeli osoba nie jest ubezwłasnowolniona, ma prawo żyć tak, jak uważa. Jak to się dzieje, że rzeczywiście ta bezdomność czy ten alkoholizm to są takie problemy mocno widoczne zazwyczaj w centrach miast? W centrach miast no zazwyczaj życie się toczy, tak? Więc te osoby również chcą uczestniczyć. Jeżeli u nas w Pszczynie często pojawiają się imprezy weekendowe, myślę, że te osoby również chcą uczestniczyć, dlatego też tutaj się pojawiają. Stygmatyzujemy te osoby brzydko wyglądające, niefajnymi określeniami czy ocenianiem. Jesteśmy w jakiś sposób, staramy się nad nimi górować. Myślę, że jest taka stygmatyzacja, ale
wydaje mi się, że to nie jest dobra rzecz, dlatego że te osoby już same znajdują się na marginesie społecznym i dodatkowe spychanie ich właśnie określeniami czy faktem, że nie chcemy, żeby przebywały gdzieś w jakimś miejscu, no myślę, że to nie jest dobre dla nich samych, ale też dla nas ludzi, tak? Dlatego, że też mają jakąś historię ze sobą i ich losy toczyły się w różny sposób, tak? Tak, no te osoby były kiedyś czyimiś dziećmi, były mężami, były ojcami. Dzisiaj ta sytuacja ich tak pokierowała na ten margines społeczny, no ale kiedyś były pełnoprawnymi obywatelami, które nawet, osoby, które nawet pracowały, płaciły podatki.